odbiegając od tematu, pan by chciał zadać pytanie, bo już tu trochę siedzi. Proszę, pewnie. Ja mam taką refleksję bardziej niż pytanie. Pomijam Bagietę i ciebie. To jest jakiś kabaret w ogóle generalnie. Ale też tutaj widzę parę osób, które mianem sportowców się określają. Powiem wam tak, ja trochę w sporcie siedzę i tylko kilka osób faktycznie bym powiedział, że wiedzą, co to znaczy sport. Ciebie nie znam, kompletnie nie jestem fanem w ogóle tych free fightów. Zaprosili mnie koledzy z pracy. To idź, ale piłkę nożną oglądaj. Ciebie. Ale poczekaj, pajacu, kurwa, proszę cię. Po prostu widzę po tym ciebie, wydzieranego ciebie. Ja, nawet jakbyście kuli dupę, to sorry, ale po kłuciu samej trzeba dupy... Trzeba zapierdalać. Trzeba zapierdalać, dokładnie. I ja to widzę. Wy zapierdalacie. I tak się zastanawiam. W sensie ja, on nie. I powiem tak. Strasznie mnie to irytuje. Padł klakierów, że przyjechał, nie? Nie weryfikują nawet, co mówisz, tylko klaszczą, nie? Strasznie mnie to irytuje i wkurwia. Jak co po niektórzy pajacy, taki ten, ty, jak ty masz tam? No, fajną masz brudkę, ale nie masz pojęcia, co to znaczy ciężki sport. Tyranie, od świtu do nocy. Jakbym tyrał od świtu do nocy, to bym pewnie walczył w innej federacji, a nie federacji freakowej. Nigdzie byś nie walczył. W każdej lepszej, wyższej federacji dostałbyś wpierdol na dzień. Nie wiadomo, tego nie mnie ocenia. Skąd? Ale czy ja mogę mieć jedno pytanie? Nie. Teraz ja mówię. Chodzi mi o to, że co po niektórzy z tutaj tu obecnych, naprawdę nie znam was. Kompletnie nie mam w tym temacie zielonego pojęcia. Nie znam, ale się wypowiem. No, świetny komentator. Się. Teraz ja mówię. Po prostu chodzi mi o to, że niektórzy z was przeceniają słowo pod tytułem sportowiec. Ale to skąd ty wiesz, ile ja... Nie zamknę japę, kurwa! Japę. Nie japę! Skąd ty wiesz, ile ja trenuję i ile robię jednostek? Skąd ty wiesz? Jak Orda się przygotowuję? I posłuchaj teraz, bo ja mówię. Pajacu, nie chcę sobie tu robić reklamy, ale patrzycie na gościa na wózku. Co myślicie? Kto to kurwa jest w zasadzie? To ja ci powiem tak. Zdobyłem 4 razy wicemistrzostwo w Polski w pajakarakarstwie. 3 brązowe medale mistrzostw Polski w pajakarakarstwie. Zdobyłem brązowy medal Pucharu Świata w pajakarakarstwie. Byłem 5. zawodnikiem w Europie, 7. na świecie. Jak mi się kajaki znudziły, to zacząłem grać w tenis stołowy. W ciągu 2 lat zdobyłem 3 medale brązowe mistrzostw Polski, 2 srebrne Pucharu Świata. Więc mi nie mów o jakimś kurwa sporcie, pajacu jebany, bo jesteś kurwa zwykłą mędą. Nic więcej. Pewnie jeszcze jesteś trenerem polskiej reprezentacji piłkarskiej. Ale co ty wpierdalasz jakąś piłkę tutaj, pajacu kolejny? Uwierzcie mi, większość moich znajomych jedzie mi od lewaków, że jestem lewakiem. Ale ten lewak to jest kurwa jakaś kpina, stary. Ty się wypierdol w kosmos. W ogóle nie powinieneś się publicznie wypowiadać, jesteś... ciężkim pajacem. Gratuluję ci osiągów, że tak ciężko pracowałeś. No może nie jestem sportowcem, ale się nie staram. Nie jesteś, jesteś kurwa gównem, więc... a teraz podchodzisz do mnie. Nie, chcę ci pogratulować osiągów, a ty twierdzisz, zlewasz mnie. Próbujesz, pajacu, zrobić sobie PR na mnie i nic więcej. Nie, chodź, Bagieta. Idź stąd. Dobra, bo... Dobra. I to wszystko. Jak masz na imię? Jedno zdanie. Jak masz na imię, tylko powiesz? Jakub. Jedno Jakub. Zdanie. Też właśnie bym chciał, żebyś przeszedł do konkretów najwyżej i opowiedz, kogo uważasz tu za sportowca albo kogo nie, żebyśmy też nie przeciągali, nie. Bo wiesz, okay, bo tu więc... też mamy panel dla zawodników przeznaczony czas. Do meritum sprowadzę temat. Widzę tu paru zawodników, sportowców, kozaków. Nie będę wytykał palcami, bo nie o to mi chodzi. Ale jedno wam powiem. Ja tu czekam tak naprawdę na największego we wszechświecie, kurwa, i nie wiem, dalej, czarna dziura go wciągła,
Największego na świecie pajaca Murańskiego, kurwa. Nie wierzę, że ten typ tu w ogóle dzisiaj wystąpi. To jest jakaś kurwa kpina i parodia. Ten typ ma prawie 60 lat. Zmarł mu niedawno syn. Powinien kurwa grządki plewić w ogródku, a nie robić tu z siebie idioty. No. Mi się wydaje, że tak jak i ty, Jakub, tak i większość tutaj przyszła też na Jacka Murańskiego. Ja również oczekuję. To powiem wam więcej. Mogę jedno zdanie? Ja jeszcze potrzebuję Powiem słowa. Wam więcej. Ja jeszcze potrzebuję Weźcie słowa. Tego typa. Panel z Jackiem Murańskim będzie zaraz, więc jedno nie zdanie. Rozmawiamy teraz dużo o Jacku Jedno Murańskim. Zdanie. Weźcie tego typa, posadźcie go przede mną na krześle. Nawet nie ma na wózku. Odetnijmy mu nogi, no bo wiadomo, że ja nie będę po ringu za nim biegał. Ale uwierzcie mi, zlałbym go jak szmatę, kurwa, to jest taki pajac, że Dobra, nie bo kolejny panel jest z Jackiem. Dziękujemy ci, Jakub.